Człowiek jak se poje, to się od razu czuje lepiej. A, chciałem się klepnąć w dupę, ale jest ciężko podnosić rękę. Jak dzisiaj się obudziłem, pomyślałem sobie, że wow, boli mnie ręka, boli mnie to. Kurczę, Lioton moglibyśmy znowu zareklamować. Lioton 1000. Dlaczego 1000? Bo Lioton 1000 jest lepszy niż Lioton 500. To Wodaczek chciał dzisiaj nawiązać trochę do... To profesjonalnie tak nie róbmy, tylko po prostu już teraz nawiązujmy. Nie mówię, że chcemy nawiązać, tylko nawiązujmy. O kurczę, przepraszam bardzo. Nawiązujmy. Bardzo proszę. Nawiązujmy. No nie no, bo... Nie, masz rację, mistrzu. Nie, dobra. Nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. Czy ty widać pewnie, żebym się denerwował? Czasem jak Wodek przyjeżdża do Warszawy, to w tym tygodniu to się nie wydarzyło, ale chyba 2 tygodnie temu czy kiedyś, to ty przyjechał i mówi, tak mam czasem, że jak przyjeżdżam do Warszawy, to ja mam wrażenie, że ty przez całą resztę tygodnia, jak się nie widzimy, mam wrażenie, że jesteś na mnie zły. Nie jestem na ciebie zły. Prawie w ogóle o tobie nie myślę przez ten dzień. Nie no, myślę o tobie trochę. Ale to nie jest tak, że 90% mojego czasu spędzanego w ciągu tygodnia to jest myślenie o tym, czy Władek myśli, że ja się na niego złoszczę, czy coś. Wszyscy zapisać. Ty o mnie myślisz na bank. Karol o mnie nie myśli tak często, jak ja o nim. Powinno być jak ja o nim. Wtedy byłoby już totalnie ja smutek. A ty o mnie niby często myślisz? Właśnie w tym kontekście, że może jesteś na mnie zły o coś, czy coś. Tylko nie wiem, o co. W jakiej sytuacji tobie się ta myśl pojawia w głowie w ciągu tygodnia? To nie jest myśl, to jest uczucie. Muszę cię o coś zapytać i się boję. Cię o to zapytać. No nie. Na przykład, nie, czy moglibyśmy nagrywać w czwartek zamiast w piątek? I sobie się, kurwa, napiszę do niego, sobie się, okej, znowu chcę to zmieniać. Chciałem zauważyć, że w tym tygodniu nagrywamy w niedzielę, a nie w piątek, tylko dlatego, że miałem jakąś imprezę, na którą sobie poszedłeś. Just take it easy, man. I'm perfectly calm, dude. Zobaczcie na ten piękny brzuch. Zobaczcie na ten wspaniały brzuch. O czym będziemy mówić? Zobaczcie na ten... A przebiegasz, nie, teraz już jest inne. Gapisz mi się na bebech? Zobaczcie na ten piękny, wspaniały brzuch i pomyślcie sobie o tym, skąd takie brzuchy się biorą. Gdzie takie brzuchy się robi? Takie brzuchy... Max Premium Burger. Po pierwsze, ale w różnych miejscach można. Byliśmy z Niną i z Igorem w KFC ostatnio. Co? Mac był zamknięty? W sensie nie, bo ja nie miałem z KFC, ale jakbym miał już naprawdę jechać do fast foodu, czyli robię to sobie, tak? Podejmuję decyzję, że dzisiaj jem... Dzisiaj jem śmieciowo, tak? Chcę zjeść... Fast food, wysoko przetworzone, bardzo tłuste i posłodzone jedzenie. Chcę. Teraz to jesteś... chociażbym pojechał do takiego, który jest naprawdę dobry. Ej! Nie znam chyba ani jednej osoby, która by mi powiedziała, że KFC jest wyżej niż Paweł Mac. Paweł Opydo. On zawsze pisał, że KFC jest top bardziej niż Mac. Daję mu prawo do popełniania tego błędu. No nie, no, nie, no każdy nie ma swoje preferencje. No, a po co są różne marki? Po to, żeby każdy miał swojego faworyta. No what the hell. Uważam, że kurczaka KFC robi najlepiej. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Jeżeli to jest najlepiej, wow. Dobra, nie, no spoko. W każdym razie, tak. Patrzycie sobie na mnie, patrzycie na mój brzuch. Wszyscy teraz się popatrzymy. I myślicie, co się dzieje. Dzieje się to, że Europejczycy tyją na potęgę. Jak reszta świata. W sensie generalnie świat tyje. Na pewno jest jakiś kraj, który nie tyje. WHO wśród... Pierwszym krajem dużym, poważnym, który ma duży odsetek osób otyłych, to są Stany Zjednoczone. Czyli w sensie, Kuwait Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska. No. Czemu Kuwait? Kraje arabskie są, mają duży odsetek otyłości. Tak, czemu? Się widzi. No oni no, chyba bardzo mocno zmienili dietę na taką, która nie była dla nich typowa. Dobra, a z europejskich? UK jest pierwszym krajem europejskim dużym, który ma wysoki odsetek otyłości. 26%. Czyli jednak Anglosasi. Polska. A potem z takich bliskich nas to Czechy, 26%. My jesteśmy wtedy tuż nad Rosją i przed Norwegią. 23%. No, to też nie jakaś duża różnica. Dobra, a kto jest na końcu? Tylko z dużych krajów. Wietnam, stary. No widzisz, Wietnam. Ej, czemu te reklamy pod artykułami muszą być takie obrzydliwe zawsze? W sensie zawsze nam pokazują jakieś anoflaki, albo coś, albo ten, albo... Masz grzybice, ryja. I co, i ludzie to klikają, naprawdę? Nie wiem, stary, nie wiem. O, ale kraj, popatrz, bo tutaj na dole, wróćmy na sekundę do tych krajów. Bo tak, bo na dole mamy faktycznie kraje, można powiedzieć, nie tak bogate. Wietnam, populacyjnie, nie? W sensie PKB. Wietnam, Bangladesz, Timor. To nie jest żadne G20, nie? Chodzi mi o to, że to jest kraj taki przeciętny. Mhm. Wietnam, Bangladesz, Timor, Południowa Indie, Korea. I pierwszy jest, o niskim tym jest Japonia. A Japonia. No Japonia jest zajebiście bogata. Że w tej pierwszej kategorii krajów na samym dole można powiedzieć, może to są kraje ubogie, że ludzie są niedożywieni, dlatego jest niski odsetek otyłych. Po prostu, nie? Że w Indiach, w kraju, który jest generalnie biedny, gdzie tam ludzie mają otyłość, bo nie mają za dużo w ogóle jedzenia. Mhm. Nie, no może być też kraj bardzo, bardzo bogaty. Japonia jest krajem bardzo, bardzo, z G7, nie? Tak, i teraz mi no, to, to mi rozłóż, albo państwo nie, w komentarzu. Nie, nie, ale to nie wynika z przyzwyczajeń kulturowych,
surowo-kuchniowych, kuchennych, w sensie jakie składniki są najczęściej używane po prostu. Żarcie japońskie jest moim zdaniem zdrowe bardzo. Bardzo zdrowe. Zajebistej jakości składniki. Oho, why are Japanese so thin? To chciałem pisać. A że dużo chodzą? Długa podróż do pracy. Nie samochodem, bo to jest ważne. Nie samochodem, tylko małe porcje. Zdrowe. Serwowane im są albo małe porcje takie to go. Pure pressure. Że ludzie sami na siebie wywołują takie, wiesz, nie bądź gruby. Okej. Okay. Znaczy to, żeby było jasność, to nie są żadne badania, jesteśmy na blogu, tak? Nie ma ciuchów dla dużych ludzi? Że jest mało. W Stanach bez problemu sobie znajdziesz coś XXL, a w Japonii nie. No dobra, na pewno mamy fanów japońskiej kultury, to nam dadzą znać. No ale w Europie nie jest kolorowo. I teraz tak, Światowa Organizacja Zdrowia w opublikowanym we wtorek raporcie alarmuje, że odsetek Europejczyków ważących za dużo jest niepokojąco wysoki. W Polsce odsetek osób dorosłych z nadwagą wynosi 59. Wow. Dużo, ale ta nadwaga to jest BMI powyżej 25, czy tam ile? No to się liczy po BMI. No. Tak. Wow. To powiedziałem 25-29. Wow, stary, 60%. Ja mam w normie, jak coś sprawdzałem. Ponad co druga osoba. Ale ponoć BMI też nie jest. Nie? Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, czy nosisz na swoim kręgosłupie więcej ciężaru niż powinieneś. Nie? No. I to chodzi o przenośnie, tak? Jak zaznaczają... dobre, tak szybko. Jak zaznaczają eksperci... Masz tylko tyle, ile sam oddałeś. Sam udźwigniesz. No. ile twój kręgosłup dźwignie. Tak jest. Jak zaznaczają eksperci WHO, przyczyny rosnącej liczby osób z nadwagą są o wiele bardziej złożone niż tylko zbyt kaloryczna dieta i mało ruchu. Raport pokazuje, w jaki sposób winne są też coraz popularniejsze, a wymuszające siedzenie gry wideo. Dużo stary. Bardziej jednak siedzący ja walę z różdżki, a kolega z AXA. Bez kitu, stary. Gry wideo, naprawdę. TVN24, naprawdę. Oni relacjonują raport. Naprawdę gry wideo. Czy... Tak, bo wszyscy siedzą i grają non-stop. A nie wszyscy siedzą przed komputerem w pracy. Po 8 godzin. Od pandemii myślę, że skoczyło granie w gry wideo. Ale myślę też, że to skoczyło siedzenie przed kompem, bo nie idziesz na spotkanie, tylko siedzisz przed Zoomem i tak dalej. Więc tak, gry wideo czy reklamowanie niezdrowych produktów spożywczych online wśród dzieci? Znaczenie ma też łatwość zamawiania posiłków przez aplikację, co sprzyja zwiększeniu konsumpcji żywności pełnej, zbędnych kalorii, cukru i nasyconych kwasów tłuszczowych. Proponowane rozwiązania, Karol. Dodatkowe opodatkowanie słodzonych napojów przy jednoczesnym subsydiowaniu zdrowych produktów. Wprowadzanie restrykcji dotyczących reklam niezdrowych produktów skierowanych do dzieci. Rozszerzenie świadczeń zdrowotnych na kwestie związane z nadwagą i otyłością. Mhm. No wiadomo, a lead zbudowany wokół tego, że pyszne napoje jest odpowiedzialne za to, że ludzie jesteśmy grubi. Co? No, WHO wśród przyczyn wskazuje aplikację do zamawiania jedzenia. Pyszne.pl, Boże, okej, no to jest milion. Stary, ja chyba nigdy nie zamawiałem przez Pyszne.pl. Ja przez Pyszne zamawiam, a ty na co zamawiasz? Volt? Volt. A to chyba w Krakowie nie ma. Stary, ja używałem Volta, jak jeszcze się nazywał Delivery. A to nie jest nic nobilitującego używanie aplikacji, które jest tylko w Warszawie, a w innych częściach Polski. Oczywiście, że jest. To tylko właśnie pokazuje waszą elitarność odklejenia od innych warstw społecznych. 10 na 10. Polska A. Wszystko, no. TVN24, Zbawix. Bądź myślenie, wyłącz telewizor! Z innych ciekawych wiadomości z polskiej ze świata, kochani. A, jak powiedzieć... To jest fajne, jak powiedzieć tak po szwedzku. Jak powiedzieć no właśnie, tak? Moja mama wie. Jak powiedzieć tak? Ha? Tak? Ha? Tak? Chciałbyś ją szczelędżować? Dobrze, to powiedz mi, jak byś powiedział tak po szwedzku? Siedem mamy napisać, ja nie będę. A mogę pisać tu? Tak, bo nie wyskoczy, bo to nie jest... Ja. Tak, bo to jest najbardziej oczywiste i jak pojedziesz do Sztokholmu i powiesz ja, albo o, to będzie ten. Ale tutaj chodzi o pewien dialekt w szwedzkim, w niektórych miejscach. How you say yes in Swedish? Serio? Means, yeah. Naprawdę? Tak. Here in the Umeå, we say... And that means yes. Ale ona mówi here in Umeå. Tak, to jest, tak. To jest w szwedzkim książkowym, że idziesz na pierwszą lekcję szwedzkiego i tam cię pani tego uczy. Nie. Ale fajne, nie? Też powinniśmy mieć jakiś taki znak sygnałowy kosmiczny. Wiesz, to trochę jak ten, jak się w latach 90. wołał kumpla, jak się go widział pod blokiem. Seba. Krz, krz. Pamiętasz krz, krz. Nie. Nie było u ciebie krz, krz. Nie. Potrzebuję was, bo to jest, no na pewno w innych regionach Polski też było, że... A ludzie to tak. Jeszcze było przed... Dobrze. Nie, poczekaj. Jeżeli u was się też mówiło, jak widzisz daleko ziomka, to nie mówiłeś do niego hej, yo, żadne takie, tylko było krz, krz. Nie. Okej, okay, u mnie było. Krz, krz, czekaj, mnie mam, nas umy. O. Czekaj, nas chodzi, mam, wchodzi. O. Wchodzi, jak ale nas mam, woła chyba tak... Od szczepienia. Tak chyba. O, widzisz, no, jak takie kotki małe. Chodźcie na mleko. Mostę tylko ono się bokiem. 7676 hey, Joe! Zagrało Hey Joe, to nowy rekord świata, Karol. Nie, bo to jest nieuznane wcale.
Czytałeś artykuł, który mi wysłałeś? Przyganiał kociołowi. To o 253 więcej niż w 2019 roku. Pewnie znacie ten konkurs słynny, to spotkanie gitarzystów, którzy co roku biją rekord gitarzystów grających. Hey, Joe! Wygląda to zabawnie. Ja to kiedyś oglądałem. Wygląda to naprawdę, naprawdę śmiesznie. To nie jest taki... Ona nie gra! O-o. Rekord nie zaliczony. Odliczamy 6, 7... No nie, no popatrz. No tylko gitarę trzymała. Nie, przekładała rękę na chwytach, widzisz? Ma na chwycie. A, nie, dobra, okej, okay, sorry, stop. Przepraszam, zwracam szanę. Wow. Ale na pewno nie da się sprawdzić, że każdy gra. No oczywiście, włot to jest tylko jakiś. A jak liczą osoby? Przez rejestrację na stronce. Czyli nie wiadomo, czy było tyle osób. Jezus. To i też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że każdy grał... Hey Joe. Nie. Po pierwsze Hey Joe, a po drugie nutkę w nutkę, w sensie no, równo z rytmem. No nie jesteś. Pani, gdzie pani uderza w te struny, przepraszam? O Jezu. W szlace, co? Co to było jeszcze raz? Ale nie, ale popatrz, od przedszkola do Opola, w sensie, tu mały gra, no tak, tu starszy no, gra. No to o to chodzi. Tutaj, jest ten, tutaj jest ten gość ze Miek Miłość. Tak, Marek. O, to, no. to jest ta fryzura. Patrzcie, to on tam gra. Ta fryzura złote łuki. Patrzcie, co on tam gra. No to prawda. Tutaj dużo ludzi, stary. Nowy sezon Domu z Papieru kręcą? Nie, faktycznie, to jakaś grupka, ewidentnie jednym pociągiem przyjechali. A tu jest ziomek, ja myślałem, że tu dziewczyna śpiewa, czy sorry. Czy to jest Krzywy? Nie. Na pewno to nie jest Andrzej Krzywy? Ale to musi być ktoś znany, jeśli pozwolili mu śpiewać za całą publiczność, za całe 7 tysięcy i nie było kogoś, kto lepiej śpiewa? Koleś ma odsłuch, żeby dobrze słyszeć, stary. To szanuję. A może to jest tak, że to jest mikrofon, każdy może podejść, kto chce? Nie, ja myślę, że to jest organizator, ten, co to wymyślił. A może. Jaka jest historia tego? W sensie, że jak to ktoś tak powołał? Pewnie w 2003 roku, stary. Leszek Cichoński. O, to pewnie on, tak. Zainicjował wielką gitarową orkiestrę. Zagrało wtedy 588 gitarzystów. I już wtedy to był nowy rekord Guinnessa. A kim jest Leszek Cichoński? Właśnie. Polski gitarzysta. Tak. Aranżer. Okay. Czekaj, zobaczę, czy znamy go z czegoś. Czego znamy? O nie, ale grał z Pawłem Kukizem. Tak ludzie się dobrze bawią. Mhm. No przecież z gitarą to pograć sobie na gitarze Hey Joe, no tak. Ale to są niepodpięte, nie? Elektryki. Fajne, fajne. Fajne, ale wolę Learn to Fly. A, tak. A to było mocne, no. To jest bardzo mało ludzi też, nie? Ale to też chyba było inaczej, lepiej. Tak. No to nie jest rekord. No wiesz, no to nie jest gitara, to jest wszystko. No, może przez to, że to jest wszystko. No. Ale... Super, że to robicie tam we Wrocławiu. Jakbyś mógł mieć... Bo nie masz, nie? Żadnego elektryka? Telecastera. To ja miałem Telecastera. Nie wiem, czy Telecastera. Kurde, mogłem ci sprzedać. A tak to sprzedałem na Olixie. No a ty jakiego? No ja miałem Telecastera. Ale jakbyś chciał teraz, jakbyś miał, mógł mieć jakąś gitarkę. Teraz to pewnie Les Paula, bo już jestem stary. Już jestem dojrzały. Już mam priorytety poukładane w życiu, już wiem, czego już chcę. Wyglądasz jak Slash? Chyba najbardziej znana osoba z takich rockowych... Rockowych? To kto jest najbardziej znany, takich rockowych, co grała tylko na Les Paulu, albo głównie na Les Paulu? Most famous Les Paul players. Na pierwszym miejscu jest Les Paul. To się nie, trochę nie liczy, tak? No, Slash, no Slash, to jest tak, ale to ja jest moja głowa, a ja to jest Guns N' Roses. Wiem, tu żart obchodzi, wiem. Nie, no faktycznie nie ma takich nazwisk, które bym kojarzył. Może mi się po prostu Stone Gossard pomylił, odwaga z odważnikiem pomyliła? Nie, Stone Gossard mi się zawsze kojarzył chyba z zespołem. Ale kto to jest Stone Gossard? Gitarzysta Pearl Jamu. Chcesz na serio zapytać teraz? No nie wiedziałem, że to jest... Stary, czy ty mnie pytasz, czy ja znam skład Pearl Jamu? Nie znam. Nie znam składu Pearl Jamu. To mnie autentycznie zabolało. No co ty, nie mam pojęcia. Jakbym teraz, ty byś mi pokazał to zdjęcie, ja bym powiedział, nie mam pojęcia, kto to jest. Naprawdę. No bo tylko pewnie znasz tych młodszych lat. Serio, jak ważny jest dla historii muzyki zespół Pearl Jam? Panu Janowskiemu na polskie, jak pisałem wypracowanie Kiksu w przyszłości, to pisałem Stone Gossard. No. Ale jak relewantny w ogóle w historii muzyki jest rozrywkowej? Jest relewantny Stone Gossard. Pearl Jam. Rozrywkowej? No nie wiem, jest, rockowej jest. On się odcisnął, twoim zdaniem? Rockowej? Piętnem? Pearl Jam? To nie był raczej taka moda? A jak wpiszę Pearl Jam Rock of... Hall of Fame. No są chyba, nie? No są. No. Są, ale też nie wszyscy chcieli tam być. Czemu? Czemu miałbyś chcieć? Nie chcieli być w jakimś klubie dla snobów. Jesteś tam wpisany dopiero jak już jesteś starym zespołem, takim już z brzuchem. Nie. Tak. Rock and Roll Hall of Fame? A oni ci dają nagrodę za to, że... Nie, no, trochę żartuję oczywiście, że dożyłeś. No, że dożyłeś, że dalej gracie. Tak. I wtedy już jesteś tam wpisani. Ale było się mnóstwo świetnych zespołów, które były i na przykład... Nie wiem, Steve Buckley, tak? Zmarł mu nie do... Znam. A ten od Alleluja? No. Ale mnie ten kawałek denerwuje, matko, nie mogę. Czy Nirvana jest w Rock and Roll Hall of Fame?
Na jest. Pewno, na pewno. To, oni jakby nie chcieli, to by ich tam wsadzili. No ale to już jest stary po Cobainie, nie? No, no, ale to okay. By tam wsadzili, nawet jakby oni się zapierali. Year. O, Michael Stipe. Wstaliliśmy już, czemu R.E.M. nie śpiewa? Ktoś chyba maila pisał w tej sprawie. Chyba tak. Już się już skończyli, po prostu powiedzieli, że kończą i wiemy. No co robi Michael Stipe teraz? No dokładnie. No jak coś, siedzi przy stoliku i chilluje. Wyje bongo. Czyli chilluje w życiu, no i bardzo dobrze. Kochani, wy też pochillujcie, ponieważ ladies and gentlemen... The Weeknd. Mówili do was. Władek Markowicz. Oraz nieustannie obolały Karol Paciorek. Cieszymy się, że z nami byliście. Widzimy się w poniedziałek. A tymczasem pozostańcie... Lekko. Stronniczy.